Siema. Jak dobrze wiemy, Wiedźmin 3 ma trzy główne zakończenia. Zakończenie, w którym Ciri zostaje cesarzową, zakończenie, w którym Ciri ginie, a właściwie to odchodzi od Geralta i nigdy do niego nie wraca, i zakończenie, w którym Ciri zostaje Wiedźminką. W dwóch z tych zakończeń, a konkretnie w przypadku, kiedy Ciri zostaje cesarzową i kiedy ginie, nie mamy możliwości spotkania krasnoludów, którzy to na wyspie mgieł bezczelnie ukradli nam łódkę. Na szczęście w zakończeniu, w którym Ciri zostaje Wiedźminką, taką możliwość już mamy. 8 lat po premierze pewnie dużo osób już słyszało ten dialog z krasnoludami, ale myślę, że mam coś, co potencjalnie może was zaskoczyć. Bo w zależności kto wygra wojnę, do ich obozowiska przyjdzie ktoś zupełnie inny. A co za tym idzie, dialogi będą się od siebie różnić. Jeżeli nie wiedziałeś, to ten odcinek jest zdecydowanie dla ciebie. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i wpadnijcie na giga szefowego wiedźmińskiego Discorda. Serio, szefowy Discord, taka zadyma tam. A my zaczynajmy. Zacznijmy sobie może od samego początku. Nie każdy musi przecież w ogóle wiedzieć, że w zakończeniu, gdzie Ciri zostaje Wiedźminką, możemy spotkać krasnoludy, które w misji Wyspa Mgieł ukradły nam łódkę. Sama interakcja z nimi aktywuje nam się w momencie, kiedy zamiast wybrać tą drogę, wybierzemy alternatywną. Cały odcinek podzieliłem też na rozdziały, także jeżeli słyszeliście ten dialog i nie chcecie go sobie przypominać, a chcecie tylko zobaczyć, jaka jest różnica w zależności od zakończeń, skipnijcie sobie do następnego rozdziału. No cia! O k***a, Wiedźmin! Oczywiście w tym momencie nadal możemy kontynuować drogę, ale też możemy użyć wiedźmińskich zmysłów. Ślady krasnoluda. By wytropić obóz krasnoludów. Jeżeli to zrobimy, będziemy mogli odbyć z nimi ciekawą pogawędkę. Z niej między innymi dowiemy się o tym, że mieli oni okazję spotkać pana Lusterko. Dobra, wyłazić. Jak tam popływaliście sobie? A ty dalej o tej dziurawej krypie z Wyspy Mgieł? Miałeś szczęście, że ty i ta mała nie chcieliście z nami płynąć. My sami ledwo dotarliśmy do brzegu, taka była obciążona. I tak byście się nie zmieścili. I śmierdziała rybim łajnem. Ukradliście tę łódkę. Pożyczyliśmy tylko. Przecież wiedzieliśmy, że to twoja. Myślisz, żebyśmy drucha tak bez mydła wychędożyli? A co dobre. Czyli teraz mi ją oddacie. No bój się bogów, Wiedźminie. Po co ci łódka w tych chaszczach? Dobra, nie było tematu. Co tu robicie? No przyjechaliśmy w interesach. Wiesz, ciężkie czasy. Wszędzie trzeba szukać zarobku. W okolicy poszukiwali geodetów? Przekwalifikowaliśmy się, teraz jesteśmy inwestorami. To znaczy? Kryć się, idą po nas! Co się dzieje? O nas ani słowa! I teraz tak naprawdę zaczyna się zabawa. Bo w zależności od tego, kto wygrał w naszej grze wojnę, szukać krasnoludów przyjdzie ktoś zupełnie inny. Jeżeli wojnę wygrał Nilfgaard, poskradzione przez krasnoludów dobra, zgłoszą się Nilfgaardczycy. Jeżeli nad północą władzę przejął Dijkstra, to Redańczycy. Z kolei jeżeli wygra Radovid V, sługa Wiecznego Ognia, będzie osobą, z którą w tamtym momencie będziemy rozmawiać. Zacznijmy sobie od scenariusza, kiedy wojnę wygrał Emhyr i jak rozmowa z Nilfgaardczykami będzie wtedy wyglądać. Ale jeszcze przed tym muszę wam powiedzieć o tym, że przygotowałem dla was konkurs na klawiaturę wraz z MSI, którą możecie zgarnąć za całe 0 złociszy. Zasady konkursu są naprawdę banalne. W odcinku poświęconym historii Wiedźmina mówiłem wam właśnie o tych klawiaturach. W trakcie tamtego odcinka pokazywałem wam też pewną literkę. Dzisiaj też wam taką pokażę. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że napiszecie GK50 w komentarzu i jeżeli wygracie, to podacie mi właśnie te dwie literki. A wygrany będzie mógł sobie wybrać jedną z tych klawiatur. Jeden komentarz na jedną osobę. A my wracamy do odcinka. Gdzie krasnoludy? Jakie krasnoludy? Nie pogrywaj ze mną, Wiedźminie. Ukradły złoty kielich wielmożnego Dagbora. A kto to taki? Nowy zarządca tych terenów.
Kielich musi się znaleźć. Mów, co wiesz, albo to z ciebie wyciągniemy. Zarówno przy rozmowie z łowcą czarownic, jak i Redańczykiem, i tak samo Nilfgaardczykiem, będziemy mieli trzy podstawowe opcje dialogowe. Trzecia, która oznaczać będzie zawsze walkę i w której to ratujemy krasnoludy siłą. Grozicie mi? Wiedźmin nie chce współpracować. Brać go! Anwalne Nordę! Możemy zamiast trzeciej opcji wybrać też drugą, która zakończy się tak samo ratunkiem dla nich. Ale w przeciwieństwie do trzeciej nie dojdzie do rozlewu krwi. Krasnoludów tu nie ma. Chcesz mi wmówić, że to twoje obozowisko? 5 kubków, 5 derek, to wszystko twoje? Tropię te krasnoludy od dawna. Wyprzedzają mnie o jakieś 2 dni. Opuściły to obozowisko w pośpiechu, coś musiało je wypłoszyć. A czemu je tropisz? Coś mi ukradły. Cwane sztuki, żeby wiedźmina podejść. Idziemy! Jeśli je dorwiesz... A zresztą, jutro wymarz. Trzecia i druga opcja zawsze dla krasnoludów będzie oznaczać ratunek. I zawsze, jeżeli wybierzemy którąś z tych opcji, krasnoludy do nas jeszcze na chwilę wracają i wymieniają z nami kilka zdań. Dzięki, żeś nas wyratował. Od początku chłopakom mówiłem, że się strówny gość, żeby ci tej łódki nie brać. Podobno zajmujecie się teraz inwestycjami. Tak, i postanowiliśmy zainwestować w majątek ruchomy. W dzisiejszych czasach... Każdy złoty kielich się przyda, jasne. Co z nim zrobiliście? Już go nie mamy. Nadarzył się kupiec. Śmiesznie się nazywał, pan Zwierciadełko, czy jakoś tak. Ale płacił uczciwie. Podzielilibyśmy się z tobą pieniędzmi, ale kradzionego byś pewnie nie tknął. Nie tknąłby. Zgadza się, zdecydowanie. Myślę, że nawet te pieniądze, które od nich dostaniemy, to zdecydowanie za mało za to, co zrobili, więc nawet nie wiem, po co jest tutaj ta druga opcja. Oczywiście, że dawać mi siano. Skoro tak mnie namawiacie, to wezmę te pieniądze. Druhom nie odmówię. Wiedźmińska etyka. Tfu, świat na psy schodzi, zaraza. Dobrze, że chociaż tę krypę mu buchnęliśmy. Ale możemy też zdecydować, że nie przyjmiemy tych pieniędzy. Wtedy nas przynajmniej nie nawyzywają. Ale będziemy mieli minus 250 w kieszeni. A to 250 od złodzieja, 250 do twojej kieszeni, to 500 dla świata. Myślę, złodziej nie ma. To już w ogóle trzeba brać. Nie chcę waszych pieniędzy. No ale się nadął, patrzcie. Urażony, jakbyśmy mu gołe baby w oknach podglądać kazali. Wiedźmini swój kodeks mają. Cudzego nie biorą, bab w karczmach nie podszczypują, na podróżnych nie napadają. Zdarzają się wyjątki w kwestii podróżnych. Bywaj, Wiedźminie. Ale mamy też pierwszą opcję, czyli po prostu je wydać. Krasnoludy chowają się w krzakach. Dzięki, Wiedźminie. Brać ich! Nie wierzę! Co za sk***ień z tego Wiedźmina! Jeżeli wojnę wygrał Dijkstra, zjednoczy on północ, a wspaniałe redajskie wojsko będzie szukać krasnoludów zamiast wojska Nilfgaardu. Gdzie krasnoludy? Jakie krasnoludy? Nie mamy czasu na takie gierki. Komendant musi odzyskać kielich, który mu ukradły. Mów, gdzie są złodzieje, bo... Tak samo jak w przypadku Nilfgaardu, tak samo tutaj mamy trzy opcje dialogowe. Trzecia opcja... Grozicie mi? Widzę, że nie ma co prosić po dobroci. Brać go! Będziesz jęczał o litość. Druga opcja dialogowa... Krasnoludów tu nie ma. Chcesz mi wmówić, że to twoje obozowisko? 5 kubków, 5 derek, to wszystko twoje? Tropię te krasnoludy od dawna, wyprzedzają mnie o jakieś 2 dni. Opuściły to obozowisko w pośpiechu, coś musiało je wypłoszyć. A czemu je tropisz? Mnie też coś ukradły. Cwane sztuki, Wiedźmina podejść. Dobra, idziemy. Jeszcze je dorwiemy. I oczywiście pierwsza opcja dialogowa. Krasnoludy chowają się w krzakach. Dzięki, Wiedźminie. Brać ich! Nie wierzę! Co za s***ień z tego Wiedźmina! Redańskie wojsko odwiedzi nas też, kiedy wojnę wygra Radowid. Ale to łowca czarownic będzie osobą, która będzie stała na czele tej grupy poszukiwawczej. Gdzie krasnoludy? Jakie krasnoludy? Nie udawaj, że nie wiesz. Ścigamy ich od wczoraj. Ukradli złoty kielich wielebnego Michelisa. Każdy, kto pomaga przestępcom, stanie przed świętym trybunałem wiecznego ognia. Co ciekawe, w tym scenariuszu zamiast 3 standardowych opcji mamy jeszcze 4, w której możemy zapytać łowcę, kto to jest cały ten wielebny Michelis. Kto to ten wielebny Michelis?
Świątobliwy wędrowny kaznodzieja, namaszczony przez samego hierarchę. Uwolnił już tysiące dusz. Przez uwolnienie rozumiesz wyzwalający ogień stosu? A da się jakoś inaczej? Standardowo pokażę wam też trzy klasyczne opcje. Opcję rozlewu krwi, czyli opcję trzecią. Grozicie mi? Nie podoba mi się twój ton, odmieńcu. Nie zmuszaj mnie, żebym nauczył cię szacunku do sług Wiecznego Ognia. Spróbuj. Będziesz jęczał o litość. Opcję pokojową, czyli opcję drugą. Krasnoludów tu nie ma. Chcesz mi wmówić, że to twoje obozowisko? 5 kubków, 5 derek? To wszystko twoje? Tropię te krasnoludy od dawna. Wyprzedzają mnie o jakieś 2 dni. Opuściły to obozowisko w pośpiechu. Coś musiało je wypłoszyć. Może usłyszały o gniewie wielebnego Michelisa. Idziemy. A ty lepiej nie wchodź nam w drogę, mutancie. I opcja zemsty, czyli opcja pierwsza. Krasnoludy chowają się w krzakach. Wiedziałem, niech ci Wieczny Ogień wynagrodzi. Braci! Nie wierzę! Co za s*** z tego Wiedźmina? Ciekawe, czy ich złapią. Ze wszystkich ludzi, którzy mogą ich złapać, to chyba najbardziej w ręce Wiecznego Ognia wpaść bym nie chciał. I myślę, że te krasnoludy też. By ochłon cwoty nie podkradać łodzi. Geralt też w pewnym momencie mówi o takie słowa. Ciekawe, czy ich złapią. I troszeczkę się naszukałem, próbując gdzieś ich znaleźć, powieszonych, ale niestety mi się nie udało. Ktoś chyba kiedyś pisał, że ich ciała możemy gdzieś znaleźć, ale musiało być to naprawdę dawno temu. Więc jeżeli wiecie, czy potem możemy gdzieś ich spotkać, martwych lub też żywych, możecie napisać o tym w komentarzu. Kiedy wydamy krasnoludy, będziemy mogli też przebadać ich obóz. I Geralt będzie miał jeszcze kilka słów do powiedzenia na temat różnych przedmiotów, które tam znajdzie. Kiedy ich nie wydamy, tych interakcji z przedmiotami przeprowadzić nie będziemy mogli. Nagotowali tej potrawki jak dla wojska. Czyli zaczęli inwestować w majątek ruchomy. Macha kamski dwójniak. Ciekawe, skąd go zwinęli. Kielicha nie ma. Niezły tupet, żeby obozować tak blisko traktu. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo sporo osób ogląda te filmy, a nie subskrybuje tego kanału. Naprawdę sporo. I wpadnijcie na Giga, szefowego wiedźmińskiego Discorda, na którym możesz popisać o Wiedźminę, zapytać o jakąś radę, znaleźć kompana do gry, a nawet wcielić się w jakąś postać i pobawić w RP. A my klasycznie widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.